Czerwoną linią narysowałem trasę, którą ukraińskie zboże techniczne mogłoby bezpiecznie podróżować do Afryki. Bezpiecznie dlatego, że Rumunia jest w NATO i w Unii Europejskiej, również Turcja jest w NATO. Rumuńskie porty są bezpieczne, rumuńskie statki są bezpieczne. Ale jakiś geniusz wymyślił, że zboże ma być transportowane żółtym szlakiem, otaczając całą Europę i przejeżdżając przez całą niemal Polskę. Te zboże rozlało się po całej Europie, głównie po Polsce, i dopiero nasi sąsiedzi, Słowacy, po przebadaniu 1500 ton tego zboża, odkryli, że jest to zboże nie tylko techniczne, ale również toksyczne, ponieważ jest zatrute pestycydami. Takie zboże techniczne już z samej definicji nie nadaje się nawet dla zwierząt. A co dopiero, jeżeli jest zatrute. Nasi rolnicy, którzy magazynują zdrowe zboże, nie mogą się go nigdzie pozbyć, bo tamto zboże jest tańsze. Mimo tej pomocy, którą zaoferowaliśmy Ukrainie, dostajemy w zamian kolejne groźby sankcji gospodarczych. Tylko dlatego, że ośmielamy się zadawać pytania i kontrolować te zboże oraz chronić własnych rolników. Kontenery ze zbożem już od początku miały być plombowane. Niestety, minął miesiąc i na zapowiedziach się skończyło. Kiedy padła decyzja, że żaden pociąg już nie wjedzie z Ukrainy, okazało się, że jednak wjeżdżają. Więc zastanówmy się, czy tutaj chodzi o to, żeby pomóc głodującej Afryce, czy raczej, żeby zrobić kolejny przekręt kosztem naszego zdrowia, co już się zdarzało w przeszłości nieraz, w imię zasady Polacy w ruinie, ale sława Ukrainie. Smacznego i na zdrowie.